Kia. Movement that inspires. Dzień dobry, witam serdecznie na kanale Kia Oczami Doradcy. Dzisiaj nowa Kia Stonic przygotowana do wydania, tym razem wersja Business Line w kolorze Signal Red. Zapraszam na krótki film, zapraszam na prezentację. Obejrzyjmy ten samochód z bliska. I dajcie znać, czy z kokardą jej do twarzy. Chcielibyście z taką kokardą odebrać samochód? Nowa Kia Stonic 1.0 Turbo, 100 koni, wersja wyposażenia Business Line, L Business Line w kolorze Signal Red. Cena cennikowa prezentowanego egzemplarza 94 400 zł brutto. To co tutaj widzimy to felgi 17 cali, reflektory full LED, przyciemniane szyby z tyłu, chromy wokół okien, relingi, czujniki parkowania tył, kamera, chromy, ciemne szyby, kierunki w lusterkach, asystent utrzymania pasa ruchu, system autonomicznego hamowania. Tak wygląda grill w wersji Business Line. Światła przeciwmgielne, reflektory full LED. I to jest coś, co najbardziej zmienia odbiór tego samochodu, czyli te światła poliftowe. Wersja Business Line to również kluczyk zbliżeniowy. Felgi 17. Kierunki w lusterkach. Pełna elektryka, tak wygląda boczek drzwi. Wykończone na miękko. Składane lusterka. Wielofunkcyjna kierownica, wścięta u dołu w kształcie litery D. Kierownica jest oczywiście podgrzewana, bo mamy tutaj pakiet zimowy, czyli podgrzewane fotele, podgrzewaną kierownicę. Tak wyglądają zegary. Wyświetlacz 8 cali. Android Auto CarPlay w tej wersji są bezprzewodowe. Pakiet zimowy, skrzynia szóstka. Podłokietnik. Podłokietnik przesuwany, to też fajne. Wersja Business Line. Tapicerka półskórzana. Boczki skóra ekologiczna, po środku materiał, ale ładna, przyjemna w dotyku ta tapicerka. Zajrzyjmy do tyłu. Miejsce na butelkę. USB-A do ładowania urządzeń przenośnych. Dwa isofiksy po bokach. Tutaj są uszy. I to sprytne, jeśli rzadko tutaj ktoś jeździ, to można sobie tak wpiąć pas, żeby nie stukał. Bagażnik. Dwupoziomowa podłoga, koło dojazdowe. Tak jest przy silniku 1.2 i 1.0 100 koni. Przy mikrohybrydzie tego koła już niestety nie mamy, bo mamy akumulator. Dwa uchwyty, można albo z jednej, albo z drugiej strony zamknąć. Sporo miejsca, jak na segment B. Ale jak to na segment B przystało, wszystko wykończone na twardo. No tu jest trochę miękko, ale tu już twardo i tutaj też. Tak wygląda konsola. Ten materiał mi się podoba. Fotel pasażera również z manualną regulacją. Góra-dół. Też fajne jest to przeszycie. Przełamanie tej ciemnej tapicerki taką szarą skórą ekologiczną. Co powiecie na ten kolor? Uważam, że Stonic w czerwonym z tymi czarnymi lampami wygląda naprawdę dobrze. 1.0 Turbo, 100 koni, cena cennikowa 94 400 zł brutto. Samochód bardzo dobrze wyposażony, bo system hamowania, asystent pasa ruchu dwupoziomowy, tu mamy ten przycisk, pakiet zimowy, zbliżeniowy kluczyk, reflektory full LED, kamera cofania. Jest tak naprawdę wszystko, co w temacie wyposażenia w tym samochodzie powinno być. Cena cennikowa 94 400 zł brutto.
okres oczekiwania na indywidualne zamówienie produkcyjne do pół roku. Jeśli ktoś byłby zainteresowany, zapraszam do kontaktu, a prawda też jest taka, że jak wczoraj sprawdzałem stan samochodów, które płyną na statku, to jest sporo różnych konfiguracji dostępnych, myślę, na styczeń, luty. Więc zapraszam do kontaktu 58 552 3636. A tymczasem usiądźmy sobie za kierownicę. Sto koni z manualną skrzynią biegów. Tak wyglądają zegary. Trochę komputera pokładowego. Asystent pasa ruchu, poziom uwagi, trochę ustawień systemów bezpieczeństwa, wspomaganie kierowcy, przednie układy bezpieczeństwa, bezpieczeństwo na pasie ruchu, przebiegi międzyprzeglądowe, on już w tej konfiguracji będzie odliczał. Jeżeli chodzi o harmonogram przeglądów, przy tym samochodzie, przy tym silniku, do 15 tysięcy km do roku trzeba się pojawić na przeglądzie. Automatyczna klimatyzacja, jednostrefowa, kamera, dynamiczne linie, sterowanie radiem, odbieranie, odrzucanie połączeń, komputer pokładowy, asystent pasa ruchu, drugi poziom, tempomat. Podgrzewany fotel, podgrzewana kierownica, podgrzewany fotel pasażera. Można albo tak, albo tak. Lusterko fotochromatyczne, schowek na okulary, wykończone na miękko, to też fajne. System powiadomienia o możliwości pozostawienia pasażerów na tylnej kanapie. Ładne, prawda? Wersja Business Line w kolorze Signal Red. I chyba z kokardą jej do twarzy, co? To było na tyle, jeśli chodzi o Kia Stonic, wersja Business Line. Dziękuję za uwagę, dziękuję za obejrzenie filmu do końca. Tradycyjnie proszę łapki w górę, subskrypcje, komentarze, to pomaga zwiększyć zasięg moich filmów i do zobaczenia przy następnym filmie. Dobrego dnia Wam życzę, trzymajcie się. Kia. Movement that inspires.